Hej, sezony, witam was, Dante, na 97. W siódmym odcinku Super Mario 64. W tym odcinku chciałbym udać się do jaskini. A dokładnie to do glistych, labiryntowych jaskiń. No to pierwsza gwiazdka. Pływająca bestia w jaskini. No cóż, jaskinie to dość skomplikowany etap, jak dobrze pamiętam. Ale mamy tutaj choćby mapę, chociaż chyba nie będę z niej specjalnie korzystał, gdyż zawsze wolę po prostu biec. Aż w końcu coś znajdę, no to dobrze. I tutaj jest coś dziwnego, ponieważ z tego co tam gra nam tutaj właśnie pokazuje, że możemy właśnie zrobić daleki skok, no ale to już chyba powinniśmy dawno o tym wiedzieć, bo to jedna z najbardziej przydatnych technik i bez niej ciężko tutaj się obejść. No dobrze. Przede wszystkim najważniejsze jest to, żeby nie spaść tam na dół. To jest po prostu powinna być nasza zasada numer jeden w tym etapie. Jest tak, tu właściwie ciężko się zabić, przypatrzcie, jest właśnie to jedno miejsce, w którym możemy i chyba tutaj mamy nietoperze. Ciekawe, oczywiście kamera wariuje, bo mi nie pokazuje to, co chciałbym. No ale dobra. Tutaj jest, wylądowałem, świetnie, jeszcze dalej. Dobrze, udało się. Mamy tutaj też spadające kamyczki, więc możemy się poczuć jak Laura Zagroda w Hienie Cmentarnej, albo Lara Croft w Tomb Raider, jak zwał, tak zwał. Tylko trzeba uważać, bo te kamyczki spadają zaskakująco szybko. Właściwie chyba na jakiejś takiej dziwnej zasadzie. Dobra, żyję. Z tego co pamiętam, tutaj mogłem się gdzieś drapać. No, tutaj już mamy gwiazdkę. Bardzo łatwo swoją drogą. Tylko trzeba praktykować wall jumpy, które były w sumie trudniejsze w tamtym śniegowym etapie. Uwaga na spadające kamienie, więc to nie była ta gwiazdka, którą mieliśmy zdobyć. Zdobyłeś 50 gwiazdek mocy. Teraz możesz otworzyć gwiazdkowe drzwi na trzecim piętrze. Bowser jest tam, wiesz o tym. Och, czy znalazłeś wszystkie czekowe przyłączniki? Czerwony, zielony i niebieski? Czapki pozwalają ci... Czapki, które zdobywasz z kolorowych bloków, są bardzo pomocne. Teraz się pośpiesz. Trzecie pomieszczenie czeka. Trzecie pomieszczenie, trzecie piętro. Ale to jeszcze, przecież muszę, wiesz, zdobyć to wszystko. To była właściwie ostatnia taka gwiazdka, jeśli nie liczymy za 100 monet. Bo za 100 monet powinna być siódma. No dobra. Pomyłka. No to może pójdę na razie znowu tą ścieżką, jednakże nie będę teraz szedł po gwiazdki, nie będę tak się zabijał na kamyczkach, co? Znaczy zabijał. Nie umarłem, ale było blisko. W sumie mogłem tu wrócić po serduszkę, ale to i tak, żeby zdobyć gwiazdkę. Najważniejsze też byłoby, aby nie zostać potrąconym przez kamyczek. Nie no, przekraczają prędkość i nikt w tym nic nie zrobi. No dobrze. Kolejna gwiazdka, której nie mogę na razie zdobyć. One-up się zawsze przyda, tym bardziej taki łatwy dość. Żyję. No a zresztą i tak mogę tu odnowić życie, bo jest woda, więc wystarczy się z niej wynurzyć. A mi się nie chce czekać 2 lata. Bardzo logiczne, nie? Upadliśmy z wysokości, dlatego wypłyniemy. Dobra. I tutaj mamy tę pływającą bestię. W sumie, jak możemy nazwać tą bestią? Patrzcie na te niewinne, słodkie oczyszka. Dla mnie to jest słodziutkie, ale dobra. Trzeba było jakoś tę bestię ujarzmić. Jezus, jak ja to gadam. Nie no, po prostu jakoś ona w końcu spuszczała łeb. Tylko jak? Nie, no, nie bestia. Słodki, niebieski dinozaurek. Swoją drogą, te oczy tak naprawdę nie są oczami takimi, że przytwierdzonymi, tylko wiszą w powietrzu. To jest straszne. No dobrze, a dlaczego pływasz tam? Ale można było też tak to zrobić. Łap tą gwiazdkę. No. No ale tutaj wrócę jeszcze 2 razy, bo dużo tutaj jest do zdobycia. Przy tym zielona czapka tam.
No to za chwilę. Wiedź po 8 czerwonych monet. Ale myślę, że to załatwię potem. Bo na razie chciałbym zrobić zieloną czapkę, która zresztą się bardzo przyda w tym etapie. Zresztą zobaczymy potem dlaczego. Żeby tylko nie spaść. A jak spadnę, to i tak nie mam daleko. Po prostu, znaczy, wiadomo, śmieć, ale po prostu przy tam etapie jestem. Bez pozorom tu tutaj się ślizgamy, po prostu miałem farta. O! That was too close i tak dalej. No w sumie mogłem po tego one up, ale dobra już. I tak się skrzywdziłem. No gdzie mamy tę nieokiełznaną bestię? No naprawdę słodkie, nie wiem co to, ale jest słodkie. Właściwie, o dobrze, płyń tam, tylko nie pamiętam co trzeba było zrobić, aby to płynęło tam gdzie my, żeby to opuściło głowę przede wszystkim. No dobra. A, zapomniałem, że Mario się wtedy nie łapie zbytnio. A może skoczę z tej wysepki, tylko muszę na nią wskoczyć. O, dobrze. Tylko nie wziąć gwiazdki przez przypadek. Aha, tylko stąd raczej nie mam szans tam doskoczyć. Zresztą ta gwiazdka tu zasłania. Nie, muszę z tego dinusia. Ale gdzie on się podział? O, cześć. Może muszę wskoczyć po prostu na niego, nie wiem. Na ten łeb, żeby on zaczął mi pomagać. Weź! Jeszcze nie ma wnętrzności, nie no, brawo. Fajna gra dla dzieci. O, o! Trzeba było stanąć idealnie. Dzięki za współpracę, Camelo. Udało się. Chyba tu jeszcze można było spać, więc muszę uważać. A nie, tu nie. I dobrze. Ale to trzeba efektownie wejść, Mario. Boska Częstochowska. Witamy w etapie przełącznika metalowej czapki. Jak tylko nadepniesz na przełącznik czapki, zielone bloki staną się trwałe. Kiedy zamienisz swoje ciało w metal, metalową czapką, możesz chodzić pod wodą. Spróbuj! Swoją drogą podoba mi się bardzo ta muzyczka, jest inna niż dla czapki przezroczystej i dla czapki latającej, ale też jest świetna. Jak cały soundtrack Super Mario 64. Może najpierw jednak zajmę się zdobyciem przełącznika. Nie zdobyciem pierdolu, tylko zdobyciem przełącznika, dziękuję. Nie spadnięciem. Swoją drogą tutaj też gwiazdki, to tak. Swoją drogą chyba tutaj, jeżeli popłyniemy z prądem, że tak powiem, mogę popatrzeć, tam właśnie jest jakby taki wodospad, no to jeżeli tam popłyniemy, to wypadniemy właśnie przed zamkiem księżniczki, w takim jej ogrodzie. Nadepnąłeś na przełącznik metalowej czapki. Metalowa czapka sprawia, że Mario staje się, nieśmiertelny, no chyba, że spadnie przepaść. Teraz metalowa czapka wyskoczy z wszystkich zielonych bloków, które znajdziesz. Chcesz zapisać? Tak. No to dobrze, wypadałoby zrobić użytek z tejże broni masowego rażenia. Chociaż czy ja wiem. W każdym razie ważne, że pozwala przeżyć. Tylko trzeba to zrobić szybko, bo Mario w sumie dość szybko ją traci. Więc będę musiał od razu wypłynąć, żeby nie popłynąć z prądem. Znaczy nic mi się nie dzieje, ale tracę możliwość zdobycia gwiazdki. Będę musiał penionować tu to płynąć. Chociaż nie pamiętam, czy dało się uratować, czy to po prostu płyniemy. Tylko gdzie jest ostatnia czerwona moneta? Hmm.
Gdzieś padłem i akurat była czerwona moneta. Teraz Mario się stąd wynoś. A, dobra, tutaj jest przecież. No i świetnie. Chyba nie będę pokazywał, że lądujemy przy zamku Peach, bo wiadomo chyba gdzie to jest. Tam gdzie możemy sobie popływać, jak jeszcze nie napełni... nie, tam już jest wodą napełnione. Ale tam nie w fosie, tylko przed fosą. No i jeszcze nie zrobię tego zadania właśnie, tylko inne, ale może na... A nie, nie przyda mi się akurat tu metalowa czapka. Czapki z głów, haha. Dobra. Oj! A i tak przeżyłem tutaj jednak. Jest jeszcze szansa, szczególnie metodą skoki kopniak. W sumie czekam na edycję Super Mario 64, Normal Camera Edition. Au, au, au! Wynocha Mario. Dobra. Poczekamy, aż spadnie tam głaz. No! Utknąłem. No dobra, jeszcze raz. A w Resident Evil, jak cię taki głaz dorwie, to giniesz. W Tomb Raiderze też giniesz, czyli że Mario jest potężniejszy od archeologów i jakichś tam jednostek specjalnych, okej. Jeszcze raz tutaj. Może tym razem uda mi się nie zranić. Tak! Co do tego, jak mamy metalową czapkę, to chyba... Ogólnie też słupatki nie otrzymują obrażeń, znaczy często jest tak, że jakby taki... Dźwięk jakby nas coś zraniło, ale ostatecznie nic nam się nie dzieje. No ale dobra, po co mi ta metalowa czapka, żeby się dostać tutaj? Tylko muszę to zrobić szybko. No i mamy tutaj przełącznik. Właściwie to ponoć da się... Właściwie ponoć, no widziałem to zresztą, da się ten przełącznik też uaktywnić, nie korzystając z metalowej czapki, musimy skoczyć i tuż nad wodą właśnie nacisnąć. Nacisnąć, no właśnie skoczyć dupą. Jeśli dobrze to zrobimy, to Mario nawet jako zwykły Mario po prostu walnie w ten przełącznik. Okej. Okay. To było zaplanowane. Chociaż czemu nie dostałem... Aha, bo to już wyskakuje po prostu, by wyskoczyć. O Jezus, się nazareński, tylko... Zastanawia mnie, jak to rozegrać, bo chyba... Jak daleko skoczę, to będzie rzeczywiście daleko, ale dobra, spróbujmy. Okej. Okay. Udało się. Ktoś pomyślał, że takie skoki po prostu, że niby platformówka, ale w sumie stanowią wyzwanie, bo trochę źle skoczymy i od razu w przepaść, bo mają na przykład zahaczą ścianę, albo się nie złapie. Dobra, to myślę, że teraz zrobię właśnie z tą windą, może przy okazji ze setką monet, chociaż wydaje mi się, że są jeszcze monety w tym miejscu, o którym myślę. A do którego chyba i tak się powinienem dać. Dobra, to monety czerwone... No, czerwone monety i 100 złotych monet zostawię na koniec. A na razie... Idziemy w prawo, wyjątek, prawda? Spokojnie, Mario, bez nerwów. Tak. Lecicie z wysokości, walnicie dupą. Sprawdzone. No ale w porządku. Winda, no raczej winda. No taka platforma. W sumie przypomina trochę tę platformę Super Mario Bros. 3. Takie latały i mogliśmy zmieniać ich kierunek, tylko że tam to było chyba trochę trudniejsze. Chociaż i tu nie jest tak łatwo, bo łatwo stracić równowagę. No dobra, pierwsza czerwona moneta jest. Aha, to leci dalej. Myślę, że to się zatrzymuje na tych. Musimy też dobrze sobie walnąć w to. Nie, Mario, nie! Mogę się zatrzymać? I no, mogę. I no. Czyli to się odbija automatycznie? No to może na razie nie. A chwila, i tak poszedłem po to, hahaha. Ha, ha. Chciałem pójść gdzie indziej w sumie, ale dobra, już jak już się zajmuję tymi platformami, to okej. Okay. Chciałem pójść do takich właśnie
jaskiń, które wszystkie przerażają. Teraz to nie wiem, czy jestem w stanie wejść na górę z powrotem. Gdzie jest trucizna, trujący gaz i musimy na czas wszystko robić. Żadnych żartów z Żydami. Oho. Aha, platforma się po prostu tutaj odnawia. Mógłbym popatrzeć tamtą stronę. Dziękuję. Dobra, to zrobię może już dla tych 100 monet. No i nie jestem pewien, czy mam dużą szansę z tymi oczyszkami. W sumie go zabiłem chyba, tylko szkoda, że moneta została i nie jestem pewien, czy będzie tam jeszcze. Chyba nie. Dobra, to zrobię dla czerwonych monet. Na styk, ale się udało. Jest tam coś z tamtej strony? No na pewno jest ten, tylko że to kolejny taki, co... Nigdy więcej, nie patrz na mnie takim wzrokiem. Nie no, niestety ciężko to zrobić, to może po prostu jednak pójdę dalej. Raczej pojadę na platformie. Aha, chwila. Dobra, tutaj już chyba załatwione. I teraz jeszcze tam były jakieś tam filary czy coś w tym stylu. O, jest. Jest tu coś, co mi uciekło? Nie. Chyba. A po co były tamte? W sumie mogę tam skoczyć tędy, co? Tajne przejście. Chociaż chyba na razie nie skorzystam. Aha. Tajne przejście, po prostu stamtąd przyszedłem. Tutaj spałem. Aż dziwne, że na to nie wpadłem, bo to w sumie dość oczywiste. Okej, jakoś się udało tu skoczyć. Żyjesz, Majo, to jest najważniejsze. Wiesz co, Majo, może na razie tędy po prostu. O! Jeszcze dwie czerwone monety, już widzę je, tylko trzeba jeszcze znaleźć sposób, by do nich się dostać. Nie można było dać po prostu tej platformy tutaj, tylko trzeba było grodzić ją jakimiś bloczkami. W sensie ten bloczek swój nie możemy się wspiąć, ale dobra. Mogłem przeskoczyć, ale cóż, lepiej się upewnić, nie? W porządku, jeszcze jedna czerwona moneta. Musimy zrobić pixel jump, co? Czy to... Aha, dobra, to będzie po prostu jechało. To nie jest Castlevania. Aha. To ma sens. Jak ja nie lubię, jak monetki, które się zdobyło, wygasają. Dobra, tutaj mamy gwiazdkę. Ale jeszcze bym jej nie chciał brać, tylko zrobić te 100 monet. To ma sens. To ma sens. O. No bo w sumie najpierw jednak tu zejdę. No i tutaj właśnie chyba będą te trucizny, chociaż nie jestem pewien, czy jak tam pójdę, to będę w stanie się stamtąd wydostać.
No można się tu jednak trochę pogubić. Okej, gdzie my to jesteśmy? A, jeszcze w jakimś innym miejscu. To może ja jednak pójdę po tą gwiazdkę za czerwone monety, bo znając życie spadnę w przepaść i będzie kicha. A nie, jeszcze nie jestem w takim ciężkim stanie, 50% HP. Najwyżej tam jeszcze sobie zdobędę parę czerwonych monet, żeby uzupełnić kolekcję. Nawigując przez toksyczny labirynt. No to znowu w prawo. W dół. Jak dobrze pamiętam. I tu chyba jednak tam w lewo. No tutaj chyba. Chociaż tu są dwa przejścia. Tutaj to ja szedłem wcześniej. Tak, te pochodnie też ranią. Okej, okay, tutaj mamy toksyczny labirynt. Przy okazji sprawdzę, czy tutaj mogę wrócić, jak już wejdę. I tak, i tutaj możemy umrzeć w dość brutalny sposób. Znaczy, jak na Majo oczywiście. Monty Mole, ech. Jeśli będziemy w tych kłębach siedzieć za długo, ale metalowa czapka nas przed tym chroni. No to tutaj na pewno mogę zdobyć monety, tylko gdzie one są? Już sobie tak idę po gwiazdkę teraz zwykłą. I tutaj mamy przejście, tylko jeszcze trzeba wskoczyć. Okej. Dobra. I znowu będę musiał też wracać do tamtych zatrutych jaskiń, bo tam jest jeszcze jedna gwiazdka. W ogóle w tym etapie to w sumie gwiazdki są niektóre blisko siebie. Aha, stąd jestem w stanie wrócić ogólnie z tych zatrutych jaskiń do zwykłych. Wystarczy, że tutaj przyjdę, tu tutaj są te tączące się kamyczki. Cokolwiek Majo robisz, nie puszczaj się. Majo! Okej, to było dziwne. No i muszę jakoś wrócić teraz. Tylko jak? Cóż to wie, czy nie lepiej już będzie opuścić etap i jeszcze raz do niego wejść. Nie wiem, co się stało tam. Tylko nie zróbcie, że to były pnącza z Do It Again. Swoją drogą to chyba mam tyle gwiazdek, że powinien się pokazać drugi króliczek gdzieś. Może to ten sam, tylko że zawitał znowu. O, dobra, jest. Chyba trochę szybszy. Need for Speed. Poszukiwany najbardziej na obiad. Chodź, króliczku. Nie będzie bolało prawie. Właściwie to z królikiem jest zabawny błąd, że możemy go puścić stojąc na przykład przy drzwiach. I wtedy przenikniemy na przykład przez ścianę, tam gdzie chcemy. Znaczy w sumie to jest wykorzystywane do speedrunu i nie wiem, czy tam wszędzie gdzie chcemy, ale w wielu miejscach. Jest to przydatne. Właśnie do speedrunów. Chociaż dla zabawy też można. Jest! Nie! Nie! Znowu ty! Bardzo się śpieszę, nie możesz zauważyć! Nie mam czasu się tym zajmować. Proszę, weź to! Nigdy nie chciałem tego słuchać przy domu. Wiesz.
Posłuchaj sobie pośpiechu, to wszystko. Proszę, muszę iść. Ha, opuść mnie. Wow, kolejna gwiazdka mocy, ma zdobyła więcej mocy zamku, chcesz zapisać, jasne. Swoją drogą jest to dobra gra dla sadystów, bo nawet jak już nam odda gwiazdkę, to możemy dalej go męczyć. O tak, pyszny króliczek na obiad, miam. Swoją drogą może się uda pokazać ten błąd. Chociaż musiałbym to zrobić w jakimś miejscu, w którym tutaj się nie da. Bo bym musiał... Aha, mogę z nim skakać? Mogę, okej. Okay. Go nie pusz... On wtedy co? Dobra, chyba jednak musiałbym jakoś dobrze to zrobić. A, bo w sumie jak patrzyłem, to tak często ludzie właśnie kilka razy to robili. Więc trzeba go dobrze bardzo puścić. Więc króliczku... A swoją drogą aż muszę to sprawdzić, co się stanie, jak skoczę z tym króliczkiem do ognia. No króliczku, będzie dzisiaj... Będziesz upieczony, mniam. I tylko Majo się okazuje tutaj debilem. Albo ten, kto nim kieruje. No ale dobra, wracamy do jaski. Nie wiem, na jakiej zasadzie Majo się puścił. Czy to muszę... Nie, nie mogę w ogóle zahaczyć o krawędzie. No ale w porządku. Jeszcze raz, w ogóle tutaj jeszcze bardziej skomplikowane te wszystkie mapy. No właściwie to mógłbym pokazać, jak Majo się dusi w tym, ale nie, to jest zbyt brutalne, bym to pokazywał. PEGI 18. No ale na szczycie z medalową czapką nie musimy się tym martwić. Swoją drogą to nie wiem, gdzie się pokazują te monety, aby się przydało to wiedzieć. Tutaj? Nie. Tam. Kurczę, znowu mnie kamera oszuka. Nie chodzi mi o to przejście, bo są tu dwa przejścia. Chciałbym na razie się zająć tamtą wspinaczką. O, to chyba to. Najwyżej zdobędę tamtą gwiazdkę. Dobra, może zanim w ogóle będę się tak daleko wspinał, spróbuję tak się pospinać trochę dla siebie, by sprawdzić, kiedy to Majo się puszcza, bez skojarzeń. Właściwie to tutaj powinienem mieć o tym o małpim chwycie, czy jak to się nazywa? Aha. Spróbuję to czytać, pijąc to. Ach. Jeśli jej skoczysz i przytrzymasz klawisz, a możesz się trzymać niektórych obiektów nad sobą. To tak samo, jakbyś łapał latającego ptaka. Dobrze, dziękuję za radę. Dlaczego Majo się puszcza? To on się sam puszcza automatycznie, jak będzie krawędź, czy co? A nie mogę nawet tutaj sprawdzić, bo tutaj wszystko jest takie. No nie, tu się nie puszcza, więc dlaczego tam się puścił? Nie, Majo, nie mam cię za kogo. Za sam wiesz kogo, nie wiem, Voldemorta zresztą. No i raczej nie mogę też ryzykować, że stamtąd magicznie wskoczę do tej gwiazdki, w sensie z tamtej platformy. Jeszcze trochę. Jest! O Boże, trudno czytać napisy, jak są tak na takim tle. Aha, zdobyłem inną gwiazdkę, to i tak muszę iść do tych zatuchtych jaskiń. Labiryntując wyjście ewakuacyjne, okej. No to jeszcze raz tam, tylko tym razem musimy po prostu wejść do drugiej dziurki. No, po prostu do drugiego przejścia. Tam nieco dalej. Jest to właściwie ten etap jest taki właśnie, że wiele gwiazdek to taki backtracking, po prostu tylko, że zrób co innego najwyżej.
No i po tej gwiazdce zostanie zdobądź 100 złotych monet. To akurat może być chyba jedyna taka naprawdę tu na gwiazdka, bo tutaj trochę jest tych tuneli i w sumie mało monet do zdobycia. No normalnie metal pełną gębą, no. Iron Maiden. No to omijamy to przejście, idziemy do tego. Dużo nietoperzy, swoją drogą dla mnie są takie fioletowate niż niebieskie, ale dobra. Nie próbuję sprawdzić, czy jak Mario stanie pod windą, która zjeżdża, to go zgniecie. I tak oto gwiazdka, którą mogliśmy zauważyć, gdy szliśmy z tamtej strony. O nie, ale tam jest one up. Dobra, to trzeba efektownie. A dobra. No i chyba została jeszcze jedna gwiazdka. Tak, to dajmy, że to, żeby mieć te 100 monet. Jest tu coś za mną? Chyba nie. Na pewno tutaj mogę zrobić 3 złote monety i tam dalej wyskakuje pajączek. O, to nie jest etap dla ludzi z arachnofobią. I klaustrofobią. O Boże Święty, co sobie Nintendo myślało, zastraszać tak ludzi. Tutaj właściwie chyba było takie opuszczenie. Tylko nie wiem, czy tam cokolwiek było. Niestety trudno jest to sprawdzić, ale chyba nie było. Mówię, w sensie trudno jest sprawdzić, bo Mario oczywiście musi w ten sposób to robić. Okej, okay. Pójdę na razie tutaj, bo tutaj najłatwiej mi chyba się zabić przez nieuwagę. Na koniec do zatrutych tuneli. No i świetnie. Tutaj oczywiście łatwy one-up. I łatwe monety zresztą. Na dole też coś powinno być. Swoją drogą, jeśli właśnie chcecie oszczędzić czas, to można właśnie w ten sposób, że skaczemy na czapkę i wtedy nie jest ta, nie ma tej animacji, co mają zakłada. Nie wiem, czy tutaj są monety, a są na pewno na wyserce zresztą. Ale muszę się pozbyć na razie czapki. Nie wiem w sumie po co to robiłem tutaj. A, może tam będą jakieś monety dodatkowe, spieszmy. A, na pewno będzie pajączek. Za niego zawsze dostanę trochę monet. Okej. 30%. Wiem, straszny ze mnie tryharder, nie? Właściwie chyba dałoby się tu wspiąć odpowiednio skacząc, ale po co, skoro mogę bez problemu skoczyć z tego pana? Pani? Chyba bym zdobył gwiazdkę. I skąd to ja przyszedłem? Aha, chyba stamtąd? Nie, chwila. Czy mi się zdaje, czy tutaj nie widać w sumie skąd się przyszło? Chyba to po prostu tamte dziwne miejsce, w sumie dziwne, no, że tutaj tak mało widać. No i za chwilę tutaj będzie normalnie. I chyba też ta metalowa czapka sprawia, że się nie ślizgamy, ale nie jestem pewien, musiałbym to sprawdzić. No bo w sumie tutaj mają jakby teraz się tak ruszał ledwo, a tak to z tą metalową czapką to nie. No no. Tak, tak. Szwabie. Nie, nic nie mam do Niemców. A powinienem? Ale w każdym bądź razie teraz tylko się nie zabić. Biegnij, Majo, biegnij.
No cóż, jak teraz wrócić tamtędy? Pewnie nie mam po co nawet próbować. Więc cóż, muszę stąd? Boże święty, jak te kłazy tutaj się wtaczają? No muszę stać w dobrym miejscu. Dobra. Aha, tylko że stąd w sumie nie za bardzo mam szansę to zrobić. A chyba że stamtąd skoczę po tamto, po tej to i wtedy będę mógł chyba przejść. A jak się zabiję, to po prostu wrócę jeszcze raz. That was too close. O, dobrze, Majo, dobrze, już myślałem, że będzie. I w dół. Ależ co my tu mamy? W sumie mógłbym sprawdzić. Chyba to jest po prostu jak było się po czerwone monetki. No właśnie, że to przejście. No i dobrze. Tutaj też można sobie trochę nabić. No i jeszcze wyżej. No Majo, proszę cię, nie ogarniam nigdy tego błędu. Tutaj też dodatkowe monety i udać się do zatrutych jaskiń, bo tam jest w sumie sporo do zdobycia, nie no. Majo. W sumie ta gra wymaga niekiedy więcej precyzji niż takie boshi, bo musimy tak idealnie coś walnąć, czy co? O, cześć. Jak tam w pracy? Na co się lompisz? Mógłbyś rzucić na to okiem, ha ha ha, ale cię zrobiłem. Właściwie nie wiem, czy mógłbym... Au. Czy mógłbym chodzić wokół niego, ale to i tak wymaga, żebyś łaził tak i wątpię, żeby to go właśnie tak zrobiło. Te oczy głupie zostały to według mnie dane, znaczy da się przebiec wokół nich, ale to trzeba ładnie to zrobić, chyba że jest jakaś technika, o której nie wiem. O Boże Majo, co ty robisz? 50. Z tej strony coś było? No był ten pan, tylko że... No cóż, wiadomo. No siemano. No właśnie, no i to się właśnie kończy. No, trzeba naprawdę niezłą precyzję mieć. Znaczy pewnie za którymś razem byłbym w stanie to zrobić, no ale za którym. No i świetnie, nie toparzyk jeszcze przyleci, ale chyba jego monetki nie złapie, bo polecę. No, dosłownie. Ale dobra, tutaj mam. No. I śmieszne jest to, że Majo się tak obraca w stronę kamery. Kamera to twój największy wróg, Majo. Zapamiętaj, nie ma nic gorszego niż kamera. Zniszczy cię na każdym kroku. A swoją drogą stąd będę musiał udać do tych zatrutych jaskiń. Dobrze. Tu będę miał 60 monet. Pozostaje liczyć na 40 w jaskiniach. No i zawsze mogę jeszcze tu wrócić, żeby jednak z tymi monetami z oczków zrobić. Nie, Majo, nie o to mi chodzi, ale dobra. Łap się. Właśnie nie powinien do mnie teraz przyjść taki nietoperek. Batman! Gotham City w niebezpieczeństwie. Okej.
Tylko teraz nie brać gwiazdki. To którędy się szło? Nie tędy chyba. A nie, chwila, właśnie tędy, bo tamtędy to się idzie alternatywną ścieżką. Nie, to jest całkowicie normalna akcja na upadek z wysokości prosto do jakiegoś zatutego tunelu. Serio? No właśnie, jak widzimy, Mario robi taką animację zakładania tej czapki, to trochę może potrwać. Właściwie to co tu mamy? Aha! To jest to właśnie miejsce, w którym... właśnie była ta krata, jakby taka zjeżdżalnia. Możemy szybko sobie wrócić, jak chcemy. Bo mamusiu, ten tunel jest straszny. No jak widzimy, Mario teraz nie zakładał czapki, tylko od razu ją ubrał na głowę. Bez problemu. Za snify coś dostajemy? Chyba dwa, tak? Na szczęście, jak tylko stoimy tak, to nic nam się nie dzieje, nawet jako zwykły Mario. Musimy zanurzać się w tym i wtedy dopiero otrzymujemy obrażenia. Dość szybkie obrażenia swoją drogą, tak więc uwaga. Boże, nie zobaczyłem, gdzie to jest. No za nich już nic nie dostajemy, ciekawe. Mógłbyś w Mario po prostu biec. Dobra. Chyba nie jestem w stanie, nie jestem teraz pewien, czy jestem w stanie to jeszcze zrobić. Skoro przeminęło z wiatrem. Mógłbym po prostu zobaczyć to miejsce. Gdzie te nietoperki? O, jest. Aż żal zabijać, bo mają takie biedne minki, ale cóż poradzić. No, nie wiem, czy jestem w stanie coś jeszcze tu zdobyć. I teraz to chwila. Tamtędy coś zdobędę. Chyba, może jednak tutaj byłoby najlepiej iść na początek, bo... nie do końca wiadomo, gdzie mam iść po te niebieskie monety w sumie. Co? Po co mogłem się tu dostać? No już się trochę przydusiłem. Niestety któryś z żartowni w Nintendo postanowił dać tutaj właśnie coś takiego. Dobra, na pewno tędy mogę jeszcze zdobyć trochę. No! Dobrze. Nie. Window Dodge 11 monet dam. Chociaż nie wiem, czy jestem w stanie tu coś zdobyć, jakąś monetę. Chyba już nie. Nie, tutaj akurat nie. Znaczy, na szczęście mogłem w tych tunelach ogólnie. Podziękuję. Myślę, że wejdzie za mną.
W sumie jeszcze mogę jednak z tymi oczyszkami walczyć. Jeśli już wszystko zawiedzie. Jest tu coś? Nic tu nie ma, niczego tu nie znajdę, nie ma czego plądrować i tak dalej. O, tutaj jest trochę monet i tam jest trochę. Tylko Majo, proszę cię. O jedną, jedyną rzecz, nie puszczę się. Dzięki za kamerę, naprawdę dużo widzę, wiecie? Właściwie to czy mam tak tu stałej siły ten przycisk, żeby nie pomyśleli sobie, że ja nie, że chcę się puścić akurat na przepaścią. No o niczym innym nie marzę. Nie, jak ten nietoperz mnie dotknie i zabije, to panę ze śmiechu. Tu jest one-up niestety. Znaczy niestety, no fajnie, tylko szkoda, że potrzebujesz jeszcze 4 monet. Którędy tu by pójść? Tak, żeby Majo się nie zabił. To chyba tamtędy najlepiej, co? Okej. No to cóż, chyba pozostaje mi jedynie jakimś cudem zrobić z oczkiem. Jak się nie uda, no to cóż, chyba będę musiał sobie ten powtórzyć etap. Jak już pokażę, jak już mam dużo monet. No i pójść od razu tam, gdzie trzeba. I gdzie ciężko, znaczy ciężko, trzeba wiedzieć, gdzie pójść w tym labiryncie, żeby zdobyć te monety. Niebieskie, a niestety nie mamy długiej szansy. Musimy powtórzyć cały etap. A zapomniałem tylko o fakcie, że to oko może mnie w sumie skrzywdzić. Nie mogę. Majo, nie! Tam w ogóle to jest za to hajs? No jest, tylko szkoda, że ta genialna gra się go pozbywa, jak tylko go nie weźmiemy. Nigdy nie ogarniam takiej logiki gier, że na przykład niektóre rzeczy są stale, a niektóre po prostu znikają po chwili. Po co to jest? Nie wiem. Jakaś sztuczna trudność? No to jeszcze ten może być, ale cóż. Chyba, że jest jeszcze jakieś miejsce, o którym zapomniałem, a w którym można zrobić trochę monet. No, ja nie mogę. Mogli sobie darować te oczy. To jest moneta już? Przecież ja ledwie ten pobiegałem parę chwil. Co jest z tą grą? Boże święty, te oczy są naprawdę dziwne. Pff, no już nie ma monety za to, bo masz na to dosłownie, nie wiem, 5 sekund i znikną. No to ja za chwilę wracam, zobaczę, czy są jeszcze jakieś monety, a jak nie, to powtórzę dla siebie etap i zdobędę tamte najważniejsze monety, czyli te niebieskie w jaskini. No dobra, przeszedłem sobie jeszcze raz. Znowu brakuje 4 monetek, ale przynajmniej będą czerwone. No i cóż, właściwie to te jaskini... Jezusie nazajski mają, dlaczego mi to robisz? W tej jaskini, jak właśnie naciśnienie na tym szczącik, jest chyba z 7 niebieskich monet albo 6 do zdobycia, dlatego właśnie polecam od razu tam się udać i pamiętajcie, jak naciśniemy na ten szczącik, a idziemy domyślnie, to idziemy do tyłu po te monety, a nie do przodu. To jest właśnie takie mylące, jak pobiegniemy do przodu, nie zdążymy właściwie. Chyba, że pobiegniemy, nie wiem jak szybko, musimy pojść do tyłu i wtedy bez problemu pobiegniemy po te monetki. To znacznie możemy mylić. No ale cóż, 100 monet.
7 gwiazdek, mogę opuścić etap. Ogólnie nie jest źle, tylko mówię właśnie, jeśli chodzi o te monety, to jeżeli właśnie przegapimy te monety za przełącznik w tych zatrutych jaskiniach, to musimy naprawdę się postarać, no i zdobyć też ten, chociaż jedną za te oczy, a może być ciężko na tych platformach nie spaść, ale dobra. No to jaskinie zaliczone. Przyjdzie pora na pustynię, tylko gdzie ona jest? No cóż, chyba mogliście zauważyć, że nie było żadnego takiego obrazu z pustynią czy coś w tym stylu. To prawda. Ale to nie oznacza, że pustyni nie ma. Pustynia jest tutaj. Tylko trzeba wskoczyć. To nie jest, szczerze mówiąc, czemu nie ma obrazka pustyni. To miało być jakieś chyba ukryte czy coś. A może ten może uznaje, że o, nie chce nam się rysować, dajemy w teksturę ściany i będzie git. No ale cóż, to byłoby na tyle. Jeszcze zapisać. Dzięki za oglądanie. Pozdrawiam was bardzo gorąco. Trzymajcie się. Cześć!